6000 euro za dostanie się do Europy. Rozbity gang Włochy, przemyt nielegalnych imigrantów. Policja aresztowała 19 osób. Włoska policja rozbiła gang przemytników nielegalnych imigrantów. Aresztowano łącznie 19 osób. Grupa miała powiązania z przestępczymi klanami w Grecji i Turcji. Operację wymierzoną w przemytników przeprowadzono w kilku włoskich regionach na wniosek prokuratury w Katanii na Sycylii. Aresztowań dokonano w Bari w Apulii, w Ventimigli na granicy z Francją, a także w Mediolanie i Turynie. Grupa przestępcza przemycała do Włoch, Francji i dalej na północ Europy nielegalnych imigrantów szlakami z Afganistanu, Pakistanu, Iranu, innych krajów. Wśród zatrzymanych, jak poinformowano, są Włosi, a także Kurdowie z Iraku i Afgańczycy. Każdy imigrant płacił 6000 euro. Jedną z baz gangu było Bari, gdzie fabrykowano dokumenty, potwierdzające, że imigranci mieli stały adres zamieszkania, co jest wymogiem otrzymania prawa pobytu. Dochodzenie rozpoczęło się w 2018 roku po tym, jak na Sycylię przypłynęło 10 łodzi z imigrantami. Ustalono, że wyruszyły one z wybrzeży Grecji i Turcji, a nie jak większość pontonów i łodzi z Libii. Śledczy odkryli wtedy stały szlak przemytu ludzi na włoskie brzegi.